Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w kolejnej z cyklu rozmów Rewolucja z ducha, rozmowy fundamentalne. Dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Brącz, kulturoznawca, pracownik parafii luterańskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. A będziemy rozmawiać, jak nie trudno się rozmawiać, jeśli z luteraninem, to o ekumenizmie i o tym, jak zaangażowanie, także zaangażowanie ekumeniczne Jana Pawła II odbierają różne wspólnoty luterańskie, bo trudno powiedzieć, jak odbierają je luteranie, bo luteranie odbierają je różnie. Ale zanim, to chciałbym, żebyśmy kilka słów powiedzieli o tym, jak historycznie układały się relacje papiestwo, kościoły luterańskie, od czasów samego oczywiście Marcina Lutra. No się, na pewno były czasy bardzo burzliwe i należy jednak podkreślić, że na samym początku reformacji była dosyć solidna świadomość wśród zwolenników reform w kościele, że mimo wszystko nie dojdzie do żadnego rozłamu. Papież wciąż był traktowany jako zwierzchnik kościoła. Co więcej, Luter przez długi czas był przekonany, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które się dzieją w kościele, te wszystkie nadużycia dzieją się poza wiedzą papieża, te wszystkie złe sygnały, jakie do niego dochodziły z Rzymu, był przekonany, że nie jest to wina papieża, ale jego złych współpracowników. Dopiero później, kiedy był przekonany, nabrał tego przekonania, pewności, że mimo wszystko to wszystko cieszy się jakimś tam poparciem papieża, spalił bullę papieską i dopiero później już w dalszych pismach pod koniec życia zaczął nazywać papieża antychrystem. Ale jeszcze, zanim jeszcze doszło do takiego ostatecznego rozłamu, trudno w ogóle określić taką konkretną datę, Luter wyraźnie pisał, że jeśli by papież pozwolił na swobodne głoszenie Ewangelii, nosiłbym go na rękach i całowałbym stopy jego. I oczywiście w ramach procesu konfesjonalizacji, który przebiegał równocześnie w obozie zwolenników reformacji, jak i w tym obozie kontrreformacyjnym, w którym, można powiedzieć, na dobre ukształtowały się niezależne organizmy kościelne, no również sprawa papieża była takim kamieniem niezgody. I to trwało przez bardzo, bardzo wiele lat. Wyjaśnijmy jeszcze, co to znaczy antychryst? Znaczy, co Luter miał przez to na myśli, mówiąc, że papież jest antychrystem, które to określenie bardzo już rzadko i w naprawdę nielicznych kościołach czy wspólnotach luterskich, staroluterskich albo skrajnie luterskich. Ja myślę, że w przestrzeni kościoła luterańskiego ja nie słyszałem takich głosów, które... No ja czytałem w synodzie, są na stronach synodu Wisconsin, to jest taki bardzo radykalny odłam luteranizmu w Stanach Zjednoczonych. Synod Wisconsin jednak nie jest to w żaden sposób miarodajna reprezentacja luteranizmu na Dlatego świecie. Dlatego mówię, że nieliczne wspólnoty. Natomiast oczywiście, możesz, poszerzając ten wątek, w księgach symbolicznych kościoła, które po dziś dzień straciły swojej ważności, jest cały czas mowa o papieżu jako antychryście. No, jednakowoż w świetle dialogu, na podstawie dialogu ekumenicznego zostały przyjęte przez stronę rzymskokatolicką i luterańską dokumenty, w których wyraźnie podkreślono, że potępienia z okresów reformacji również te negatywne określenia nie mają żadnego znaczenia dzisiaj. To jest pewne dziedzictwo historyczne, które znajdujemy z obok pojemnika po drugiej stronie. Ale coś Luter rozumiał pod tym. Natomiast Luter definicją. Rozumiał przede wszystkim to, że musimy w ogóle sobie wyobrazić okres reformacji jako przekonanie reformatorów o zbliżającą się przede wszystkim końcu świata. To była epoka, w ogóle epoka średniowieczna, jest to epoka eschatologiczna, ogromna świadomość eschatologiczna i papieża jako tego, który wspierał handel odpustami, który przyczyniał się do, można powiedzieć, dalszego rozpadu świadomości duchowej w kościele, nazywano antychrystem, bo nie pozwalał na czyste głoszenie Ewangelii o usprawiedliwieniu grzesznika tylko z łaski przez wiarę. I Luter i także pozostali reformatorzy, którzy widzieli w tym utrudnianie właśnie tej misji, podstawowej misji kościoła, zaczęli określać po prostu papieża jako antychrystem. Ale już następca Lutra, taki następca, uczeń, można powiedzieć, kontynuator, drugi z ojców luteranizmu konfesyjnego, czyli Filip Melanchthon, nie miał jakichś wielkich problemów z uznaniem, że papież mógłby sprawować władzę. Oczywiście. Ale też Luter nie miał takich problemów. Melanchthon, oczywiście trzeba podkreślić, był osobą, która była o wiele bardziej kompromisowo nastawiona wobec papieża. Natomiast Luter też nie miał tych problemów i dialog ekumeniczny, jaki jest prowadzony przynajmniej kilkudziesięcioleci, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale również w Niemczech, w ojczyźnie reformacji, wyraźnie pokazał, że zasadniczo dla luteranizmu nie ma problemu z uznaniem urzędu posługi papieża. Natomiast problem jest oczywiście zdecydowany, jeśli zaczniemy wchodzić w szczegóły i jak ten urząd papieski ma być sprawowany, bo też trzeba podkreślić, dla tradycji luterańskiej
otwartej oczywiście na dialog w tej kwestii, o wiele istotniejszą, o wiele częściej pojawia się termin posługi Piotrowej dla widzialnej jedności Kościoła, niż mówienie o prymacie papieskim. O wiele bardziej podkreślane jest, podobnie zresztą jak to czynią kościoły wschodnie, które mówią, że prymat Piotrowy sprawowany jest przez całe kolegium biskupów. Ten aspekt się właśnie bardzo podkreśla. Natomiast oczywiście są społeczności luterańskie, które w ogóle na ten temat nie chcą rozmawiać, ale należą raczej one... No, ale też dodajmy, że ten prymat musiałby być też troszeczkę inaczej rozumiany, dlatego że i posługa biskupia jest rozumiana trochę inaczej w kościele katolickim i w kościołach poreformacyjnych, w tym w kościele luterańskim, czy w kościołach luterańskich. Kościół luterański nie jest kościołem poreformacyjnym, reformacyjnym, jak najbardziej. No i też trzeba... Tak, eklezjologia jest inna. No, nie spierając się, eklezjologia jest inna, w związku z tym inne jest miejsce biskupa, także ewentualnie biskupa Rzymu. Tak, przy czym na podstawie tego, co już zdołano wyjaśnić, bo wiadomo, że w ruchu ekumenicznym przede wszystkim należałoby wyjaśnić te różnice, bo często posługujemy się różną pojęciowością, mówimy o tym samym, a mamy na myśli coś zupełnie innego. Powstała taka świadomość, że dla lepszego świadectwa wobec świata jest możliwość taka, ażeby papież, a konkretnie biskup Rzymu właśnie, papież jako biskup Rzymu był widzialnym reprezentantem jedności świadectwa chrześcijańskiego wobec tego świata, mimo wszystko wciąż podzielonego, ale że mógłby na przykład w imieniu tego świata chrześcijańskiego zabierać głos w sprawach, które to chrześcijaństwo nie dzielą. Jednakowo trzeba też przyznać, że tych spraw jest coraz mniej, które nie dzielą chrześcijan, prawda? Powiedziałbym, że coraz więcej dzieli. Znaczy, dogmatycznie się zmniejsza, ale duszpastersko i moralnie się zwiększa. Jeżeli byśmy schodzili znowu w szczegóły, te różnice... jest taka teza zresztą, że tak naprawdę w współczesnym chrześcijaństwie nie liczą się różnice wyznaniowe, tak naprawdę te różnice przebiegają wzdłuż innych osi, które przecinają tradycyjne obozy konfesyjne. Także można powiedzieć, że tradycyjni katolicy mogą się bardziej porozumieć z tradycyjnymi luteranami niż z liberalnymi katolikami w swoim własnym jakby kościele, prawda? Nawet z zielonoświątkowcami, którzy dogmatycznie są bardzo oczywiście legi, natomiast moralnie dość bliscy. Dobrze, przechodzimy teraz już, żeby nie nużyć naszych słuchaczy rozmowami o sporach przeszłości. Pojawił się Jan Paweł II. I jak on był odbierany przez rozmaite wspólnoty kościołów luterańskich? Jak jego posługa była odbierana przez te wspólnoty? Myślę, że Jan Paweł II wpisywał się w ten wielki czas Soboru Watykańskiego II, kiedy zainteresowanie ekumenizmem było wciąż żywe i wydaje mi się, że on ludzi zaskoczył, bo po pierwsze pochodził z kraju, który jest w przeważającej mierze krajem katolickim, w którym panował wówczas ustrój totalitarny. I tu nagle okazuje się, że papież z dalekiego kraju bardzo żywotnie interesuje się sprawami ekumenizmu. Przypomnę, wizyta jego, historyczna wizyta w luterańskim kościele w Rzymie, w którym też wygłosił kazanie, za co też zebrało mu się, sporo słów krytyki ze strony katolickich tradycjonalistów. I począwszy od tego wielkiego wydarzenia z rzymskiego kościoła Zbawiciela, a skończywszy na wizytach w innych kościołach, w tym właśnie w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Przypomnę, że to jest jedyny kościół w Warszawie, w ogóle kościół, w którym kazanie wygłaszało dwóch papieży. I właśnie w 92 roku Jan Paweł II, a w 2006 roku papież Benedykt XVI. Te wszystkie gesty pokazały, że papież jest, wprowadza nową jakość w życie kościoła rzymskokatolickiego. Oczywiście musiał być początek sobie Jana 23. Również Paweł VI z tej drogi nie schodził, natomiast wraz z Janem Pawłem II nastąpiło pewne takie dowartościowanie ekumenizmu. Aczkolwiek nie było to pozbawione, ja myślę, że będzie mi też okazja o tym rozmawiać. Będziemy mówić o tym, jakie były problemy. Natomiast nastąpiło wiele takich różnych, bardzo kluczowych wydarzeń. Można powiedzieć, że były one może zbyt przesadzone pewną symboliką, ale ja do dzisiaj mówię, jeżeli na przykład odwiedzają nasz kościół studenci teologii katolickiej, czy studenci z innych fakultetów, czy uczniowie liceum, ja zawsze powtarzam jedną rzecz. W tym kościele w 92 roku padły słowa, które dla wielu nie są tak zupełnie oczywiste, bo przecież jest moda na tolerancję, przy czym tolerancja zazwyczaj kojarzy się rozumiana jest jako pewien taki uniwersalizm, czy nawet relatywizm, czy obojętność. Natomiast Jan Paweł II powiedział w Kościele Świętej Trójcy istotne słowa, że tolerancja to po prostu za mało, to nie wystarcza.
to, na czym powinien się opierać dialog ekumeniczny, to przede wszystkim poznawanie się, wzajemne uczenie się od siebie, wzajemne pojednanie, głębsze zrozumienie. I ja muszę przyznać się, bardzo często z tych słów korzystam, kiedy odwiedzają nas goście właśnie ze wspólnoty rzymskokatolickiej, i ja to słowo papieża przypominam, że jesteśmy tu po to, nie po to, spotykamy się nie po to, żeby się przekonywać nawzajem, kto ma więcej racji, kto ma jej mniej, tylko po to, żeby się właśnie lepiej poznać i zrozumieć. I paradoksalnie, poprzez lepsze zrozumienie innego wyznania i też tych różnic, które nas dzielą, które może są bolesnymi różnicami, bardzo często też dochodzi do tego, że utwierdza się nasza własna tożsamość wyznaniowa. Dariusz Brącz, pracownik parafii luterańskiej Świętej Trójcy w Warszawie, kulturoznawca, jest naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.